Dzisiaj mamy pierwszy dzień wiosny. Wypuściłem gołąbki do wolierki. Wyszły sobie ochoczo, żeby skorzystać z wiosennego deszczyku. Dziś 21 marzec, także życzę wszystkim wszystkiego dobrego na wiosnę. Moje gołąbki, jak widać, wesolutko tu sobie wyszły. Radośnie. Fajnie poczuć świeże powietrze. Dzień jest coraz dłuższy. Będę obrączkował młodziaki. Po nich wczoraj był kolega zabrać sobie młode na podkładkę. Także czas na obrączkowanie. Już najstarsze, największe dorosły do tego. Więc pracujemy. O, zaczyna padać, muszę się schować coraz bardziej. A one wesoło się wykąpają. Mieszam tutaj dzisiaj karmę. Mieszanie polega na tym, że do karmy czystej, bo nie zawsze karma jest z dodatkami, dodaję granulat. Granulat, ponieważ jak tu zaraz zobaczycie, będę obrączkował młodziaki. Jest to granulat białkowy. Super gołąbki na nim rosną. Granulat TJW. ProtiMax, mieszanka proteinowa, uzupełniająca, ma wiele składników, o tutaj witaminy i tak dalej, można sobie znaleźć, tylko chciałem na szybko pokazać, że ten granulat jest podawany gołąbkom, wymieszane i to jest karma do gołębi, sypnę ją i będę obrączkował młodziaki. Mam mnóstwo też zapytań o czarne błoto czy błotko. Jak tu jest napisane, powiem tylko tyle, że na razie środek ten jest niedostępny, bo pełno osób mnie pyta, gdzie to mogę kupić. Ponieważ nie mam już siły odpowiadać, powiem tyle, że jest to środek, który testuje, środek testowy, więc w chwili obecnej po prostu to nie jest w obrocie. Czyli błotko w proszku po prostu na razie nie da się zakupić, a ja idę tutaj obrączkować. Gołąbki już czekają na jedzonko. O, widać, nie chcą brać czegoś, coś tam jeszcze im zostało, ale także przyszedłem tutaj z samego rana do gołębi i nie są na głodno prowadzone, tylko żarcie dalej leży, ale oczywiście one chcą białka dla swoich dzieci, dlatego po wsypaniu zaraz przybiegną. Pać, 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 pać. A. Oczywiście. Pać, 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 pać. Jak się da coś lepszego, to od razu idą jeść, a młodziaki piszczą. Widać, nie zabijają się, ale są głodne. Gołąbki robią papu, a ja będę obrączkował. O, tu do zaobrączkowania gołąbek. O. Super gołąbek. Wujek tego gołąbka był drugim lotnikiem rejonu. Jest jeden z gniazda, bo drugiego w niedzielę, czy w sobotę? W sobotę dałem koledze, bo rozkładałem ten już, o, taki bydlaczek, sam się fajnie chowa. A drugi poszedł do mojego przyjaciela na podkładkę, a jeden został u mnie. Super gołębi, także go zaraz tu obrączkuję. Mamy przechodzimy do następnej celi. Tutaj jest gołąbek, który jest bratem, brat Van Luna. A młody, może nawet rudy będzie, i chyba będzie rudy,
A to jest był brat Van Luna, który zrobił pierwszy konkurs na oddział w roku 2018. Ja tu naciągam obrączkę. Noga mała, młody, mały, ale nóżka gruba. Może to będzie samczyk. Dawaj. O, mamy. Może nawet to będzie młody rudzielec. Także tata miał pierwszy konkurs na oddział. Jest synem mojego Van Luna. Lekko się tu wystraszył. Poszedł na bok, tu jest ojciec. A tu dzidziuś. Tutaj mamy kolejną młodą gwiazdę dzisiejszego filmiku. Tata, widoczny tutaj na filmiku, jest pierwszym lotnikiem oddziału i zdobył pierwszy konkurs z lotu 330 km. Także, kurczę, wielki już ten młody. Także czas już je obrączkować. Także tego tu dzidziusia zaobrączkujemy. Co ciekawe, matka jego była trzecią lotniczką oddziału. Przy czym pierwszy lotnik był także mój, wtedy pierwszy i trzeci. Czyli matka była pierwszą lotniczką, a babcia była pierwszą lotniczką rejonu. Także trzy pokolenia lotników. Jego matka lotniczką, babcia lotniczką, on lotnikiem. No i tu zobaczymy, co dzidziuś pokaże. Udało się, już ma obrączkę. Gotowe. No i tu są kolejne dwa młode. Tutaj chyba Rudy może będzie, Rudy Pstry. Bo to jest po córce Van Luna. No jasne, że jest Rudy. Jest Rudy. O. Rudzielec. Będzie Rudy, a drugi z gniazda. Nie widać, ale jeden będzie Rudy. Na pewno. Na pewno będzie Rudy. Rudy Pstry. Tak jak tata. Po córce Van Luna. Ale kapitalny kolorek. O. To może też będzie Rudę, zobaczymy. Pewnie też, może oba będą Rudę. Na pewno oba Pstre. Samczyk. A to? A raz obrączkujemy. Zaobrączkowany. Za jakiś czas wam go pokażę. Będzie kapitalny gołąbek. Oba biją. O. O. Gamonie. A raz przyjdzie tatuś i mamusia i da wam jeść. Ostrość się straciła. O. To. Biją oba. O. Na razie jeszcze. Te akurat są dwa w gnieździe. Ani ich nie rozłożyłem, ani nikomu nie podarowałem, bo może być Rudy. Przenosimy się dalej. Tu są kuzyni, bo to po jego bracie. Tyle z 16 roku są tamte. A tu jest, ten jest starszy z 15. Ten ma rozłożone. Też jest Rudy. Też jest Rudy. Nie wiem, czy tam widać. Ostrość jak się złapie. No, łapaj ostrość. Też jest Rudy. Też jest rudzielec. Ha. Też klepie. O! Też jest rudzielec. O. Też będzie Rudy. Taki jak ojciec. Tamte też będą takie. Tylko mocniej Pstre i chyba ciemniejsze Rudy. Od razu sprawdziłem drugiego z gniazda. Też jest prawdopodobnie
To mogą być dwie samiczki, też będzie rude. To będzie kapitalne. To będzie rosło. O, kapitalne. Pstre piórko. Przepiękny młody. Razem z ojcem. Tutaj z kolei mamy syna szaleńca, czyli wnuki szaleńca. Wnuki szaleńca. O. Wnuki szaleńca zaobrączkujemy. Po synie. Jednym z kilku. Tu po synie Van Luna z 2013 roku ojciec uciekł. Szybko rosną, ciepło się zrobiło. Nie powiem, że to było łatwe go zaobrączkować. Tu jest drugi z podkładki. No a tu jest tatuś. Uciekł, ale go dogoniłem. Rocznik 2013. Syn starego Van Luna. Obecnie w rozpłodzie. Mamy kolejnego wojownika. Ach, jak walczy. O, to jest po... Ach, to się bijesz. O, jaki gamoń. No, wojowo nastawiony. Obrączkujemy. Dajemy. Nie, chyba nakrapiany jasno. O, zawsze to radość oglądać te młodziaki, jak rosną. Rozkładane po jednym, rosną jak wariaty. Tu trzeba sobie piórkiem pomóc, bo normalnie ciężko zaobrączkować. Z paluszek wyciągniemy. O, udało się. Po jednym chowane, pięknie rosną. Czekałem na kolegów niektórych, żeby przyjechali sobie jakby po te drugie młode. I ja teraz obrączkuję. Wszystkie w jeden dzień, cały gołębnik praktycznie, więc jedne młode są mniejsze, jedne trochę większe, zawsze to tak robię, że idę po kolei, no i zdarzają się gamonie, niektóre takie jak ten, że samol, noga gruba, niektórym idzie gładko, a niektórym no trzeba się troszkę pomęczyć, mógł być zaobrączkowany wcześniej, no ale też nie codziennie jest czas. Dzisiaj akurat taki dzień, że udało się trochę tego czasu ogarnąć i obrączkujemy. Piękny młodziaczek, zdrowo rośnie, widać miękko ma, ziarenka, granulacik, wszystko co potrzebuje do szczęścia. Na tym będę kończył ten filmik, ja robotę robię dalej, bo roboty trochę mam, żeby wszystko poobrączkować, więc wszystkiego nie nagram. Jest sporo fajnego materiału, sporo fajnych młodych, bo tylko tak powiem po tych najlepszych gołąbkach zostawiam dzieciaki, no i te gołąbki pójdą w świat do kolegów. O, właśnie zaobrączkowałem tego bydlaka, trafiło tak, że młode zaczęły się kluć w cieple, one rosną jak na drożdżach po prostu. Niesamowicie rosną, aż się przeliczyłem, że już będą do obrączkowania. Tutaj jedziemy, już 75 numerek, także cały czas obrączkuję. Muszę już kończyć, dać gołąbkom wody, bo jeszcze się umówiłem, już nawet teraz spojrzałem na godziny, że jest tak dużo godzin. O, ciemno się zrobiło na dworze. Także do wieczora tu spędziłem, jestem jeszcze umówiony do znajomego, muszę jechać, dam szybko wody i kończymy na dziś. Naleję jeszcze wody tym gołębiom, żeby się napiły, woda będzie z zakwaszaczem, aquacidem, tak na szybciutko. No i w drodze do znajomego, nie dość, że jestem spóźniony, to jeszcze tory mi zamknęli. Ale musiałem doobrączkować te gołąbki, więc jeszcze te młodsze, tam parę sztuk mam do obrączkowania, ale te największe musiałem już dzisiaj zaobrączkować, bo nie wiem jak dalej. Strasznie rosną, ciepło, fajnie rosną, super,
więc za niedługo będą. Także no, sezon się zbliża, wiosna, o, jedziemy dalej. W sumie dzisiaj takie postscriptum, bo dzień długi, nagrałem materiał, ale już nie było czasu zmontować, wróciłem późno do domu. Pytacie o zioła, jakie można stosować u gołębi, to lubię podawać te zioła też, je między innymi te podaję. Od tutaj, jak widać, tego gościa. Fajnie pachną, te ziółka akurat są fajne, więc też podaję te zioła na karmę i tyle. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmiku. Dzisiaj wszystko zmontuję, puszczę i tyle w temacie tego, co się dzieje u mnie na hodowli. Dobry lot.